Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Właśnie podjechaliśmy przy okazji na Pustynię Błędowską. W sumie to blisko jest Grodzieńca, więc przy okazji zjechaliśmy z drogi 2 km. I tak to wygląda ogólnie. Jeżeli ktoś z Was kiedyś ma ochotę, albo będzie miał ochotę podjechać sobie tutaj, no to oczywiście tak to wygląda, więc cudów tutaj jakichś specjalnych nie ma. Dosyć wiaterek mocny, coś tutaj budują. Tutaj jest miejsce parkingowe. Zresztą jak piszecie Pustynia Błędowska, to podjedziecie. I piachu, dużo piachu. Więc jeżeli ktoś z Was ma na przykład jakieś quady albo jakieś takie motorki, oczywiście nie wiem, czy to jest zgodne z prawem, ale tutaj jak widzę i przed chwilą też widziałem, sporo motorków było przed chwilą i jeździło sobie tutaj. Tak jak widzicie zresztą po śladach, czy też quadami, czy też jakimiś terenówkami. Więc kogoś może to jarać. No i tyle. W sumie nie ma tu żadnych atrakcji, tak więc no pustynia jak pustynia, no co tu może być. Tak więc wracam do auta i jedziemy dalej do Krakowa.